Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. To jest audycja Porówno, a ja jestem skromnym zastępcą Karoliny Rogaskiej. Nasza koleżanka redaktorka musiała pójść na krótki urlop zdrowotny, w związku z czym będziemy myśleć o niej bardzo ciepło, wysyłać jej nasze gorące uściski i wspomnienia, a ja postaram się zapewnić Wam nieco bardziej wstrząsających faktów dotyczących psychologii, a także swoistego układu, z którym walczy nieco osamotniony nasz pierwszy gość, z którym spędzimy godzinę z okładem. A moim pierwszym gościem, drodzy Państwo, już za chwilę zobaczycie go, jest dr Tomasz Witkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będę mówił chyba do pana doktora, panie Tomku, bo znamy się trochę lat i też o tym wspomnę. Drogi Tomku, spotykamy się, ponieważ już wkrótce premiera twojej książki, serii wywiadów, Giganci Psychologii. Wszystkim wam polecam, chociaż jest jeszcze niedostępna, jak rozumiem, premiera 2 listopada. Na pewno premiera jest koniec listopada. Koniec. A tak właściwie to ten 2 listopada to się wziął stąd, że premiera tej książki w języku angielskim była w zeszłym roku 2 listopada. Natomiast pod koniec listopada jest premiera polskiego tłumaczenia tej książki. Okej, okay. pod koniec listopada będziemy wracali do poszczególnych rozmów, bo książka zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, tym bardziej, że od lat obserwuję twoje różne starania, Tomku. Ale zacznę od osoby, na którą zwróciłeś uwagę mi najpierw, mianowicie od rozmowy z panem, o którym rozmawialiśmy wczoraj, szykując się do wywiadu, czyli z panem Sternbergiem, który zajmował się w swojej wieloletniej działalności naukowej testami na inteligencję. Jeżeli dobrze, proszę mnie prostować, jestem, jak wiadomo, nie jestem psychologiem, ale jestem entuzjastą ludzi, którzy potrafią stanąć na kontrze i twardo bronić swoich racji, a ty stoisz na kontrze szczególnie grupy psychoterapeutów, którą stawiasz czasami w ogniu pytań, kwestionując psychoterapię jako dziedzinę nauki przede wszystkim. I o tym będziemy rozmawiać w drugiej części naszej dłuższej rozmowy, pod koniec tej godziny, bo będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Tomasz Witkowski widzi analogię między psychoterapią a religią. Drodzy Państwo, także bardzo Was zachęcam. Teraz będziemy rozmawiać o tej ostatniej publikacji, która znajdzie na pewno wśród Was wiele, wiele analogii do procesów, które obserwujecie codziennie, szczególnie jeżeli interesujecie się psychologią, do wielu ważkich pytań, które powinny paść. Więc ja zacznę od pana Sternberga, którego chciałbym, żebyś postać nam przybliżył. I zacznę od głównej idei, która mi została po tej rozmowie, mianowicie profesor Sternberg jest rozczarowany swoją pracą, ponieważ nie przyniosła ona takiego przełomu w myśleniu o psychologii, jakiego on sam na początku swojej drogi by się spodziewał. Czy możesz zacząć od tego rozczarowania i powiedzieć, dlaczego właśnie jego wybrałeś na swojego rozmówcę do tej książki? Jasne, ja tylko skoryguję trochę tę kontrę, bo ty mnie tak postawiłeś w takiej kontrze zdecydowanej do psychologii i do psychoterapii. To nie do końca jest prawda. Ja nie jestem w kontrze do psychologii, do psychoterapii, co raczej do
takich kiepskich praktyk w psychologii, w psychoterapii, których wiele, wiele się panoszy, więc to nie jest taka kontra z założenia, że ja jestem antypsychologiem, jak to kiedyś wspomniałeś, i w ogóle neguję wszystko psychologię i psychoterapię. Natomiast wracając do Sternberga, rzeczywiście to jest bardzo wybitny, Robert Sternberg jest wybitnym amerykańskim psychologiem. Od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w wszelkich rankingach cytowań, wpływu i tak dalej. Robert Sternberg jest twórcą kilku koncepcji, między innymi koncepcji triarchicznej, koncepcji inteligencji, również trójczynnikowej koncepcji miłości, co ciekawe. A ostatnio zajmuje się kwestią mądrości. No i właśnie tutaj te zawody Roberta Sternberga, bowiem on pokazuje, on mówi o tym, że my jako psychologowie przez dziesięciolecia badamy coś, co my nazywamy inteligencją akademicką, czyli tą inteligencją, która pomaga nam rozwiązywać różnego rodzaju złożone zadania intelektualne, dokonywać analizy, syntezy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast fakt, że w zasadzie cała nasza rzeczywistość opiera się na ludziach bardzo inteligentnych, no bo i menedżerowie korporacji, i naukowcy, i nawet niektórzy politycy, przynajmniej w niektórych krajach, to są ludzie inteligentniejsi od przeciętnych, to mimo tego no, świat niekoniecznie zmierza tam, gdzie powinien. A dokładniej rzecz ujmując, to Sternberg mówi wprost, świat zmierza ku zagładzie naszego gatunku. On to zresztą obrazowo bardzo podczas tej rozmowy ze mną ujął w słowa, mówiąc, że naukowcy grają bardzo wdzięczną melodię, a statek, na którym grają, tonie po prostu. I tutaj z tą aluzją do Titanica oczywiście. Więc Sternberg nawołuje, abyśmy zaczęli inaczej nieco myśleć o kompetencjach człowieka i w swojej takiej funkcjonalnej koncepcji mądrości, to jest ta jego ostatnia koncepcja, której wiele energii poświęcił, on mówi, że no, mądrość to jest nic innego jak umiejętność przysparzania dobra wspólnego. Coś, czego testy psychologiczne, testy na inteligencję niekoniecznie mierzą. I generalnie on też nie neguje konieczności badania tej inteligencji akademickiej. Ona jest jak najbardziej potrzebna. Zresztą ona jest jednym ze składników jego koncepcji. Natomiast to, czego brakuje, to jest ta inteligencja społeczna, inteligencja praktyczna, u niego to się praktyczna nazywa. To jest też powód, dla którego inteligencja emocjonalna taką wielką karierę zrobiła, bo ona jak gdyby zapchała tę dziurę w naszym myśleniu o inteligencji, o czym Stanisław Lem bardzo ładnie powiedział. Stanisław Lem stwierdził, że odkrycie, że emocje pomagają nam w rozumieniu rzeczywistości, jest tak doniosłe, jak odkrycie, że nogi pozwalają nam chodzić. Więc to taka konstatacja Lema. I tu jest ta właśnie gorycz wypowiedzi Sternberga, że no, poświęciliśmy dziesiątki lat na badanie czegoś, co niekoniecznie przyczynia się do przysparzania tego dobra wspólnego. To wróci do nas jeszcze ten wątek a propos dobra wspólnego i teorii, która niekoniecznie odpowiada wyzwaniom, które przynosi praktyka. I będziemy też o tym mówić przy okazji zastanawiania się nad tezami Wiktora Patela. Ale najpierw chciałem, żebyś nam powiedział właśnie o tym, co mi zostało po lekturze waszej rozmowy, czyli temu, że profesor Sternberg zwraca uwagę na to, że brakuje w nauce, także w psychologii,
takich badaczy, takich psychologów, którzy potrafiliby wyjść poza powtarzalność pewnych badań i szukać rozwiązań no, nowatorskich, bym tak to ujął. Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl? On powołuje się nawet na książkę, która dużo, której tytuł dużo mówi, ja zaraz ją przypomnę. Generalnie chodzi o takie podejście krytyczne w stosunku do pewnego dorobku, które jest właśnie chyba kreatywne, jeśli chodzi o psychologię. Czy ja dobrze zrozumiałem przesłanie waszej rozmowy? Jeśli nie, to tym chętniej. Tak, to ta książka nosi tytuł, on ją zredagował wraz ze swoimi współpracownikami. To jest książka Defying the Crowd, czyli tak, jak gdyby przeciwstawiając się tłumom. Czy można by tutaj przytoczyć Herberta też, który zwykł był mawiać, że no, trzeba płynąć pod prąd, bo z prądem płyną głównie śmieci. Więc to jest takie podejście, choć on nie twierdzi, że no, sama idea, żeby być pod prąd, jest ideą wartościową tylko dlatego, że się jest pod prąd. Natomiast pokazuje, że często różnego rodzaju twórcze idee, twórcze rozwiązania, twórcze pomysły no, napotykają na bardzo silny, na bardzo duży opór. I ta właśnie książka opisuje też historię naukowców, psychologów, naukowców, którzy odważyli się przeciwstawić takim dominującym trendom w psychologii, odważyli się podważyć te obowiązujące prawdy i popchnęli psychologię naprzód, no bo to jest de facto istotą nauki, nie potwierdzanie tego, co już wiemy, tylko próba podważenia tego, co wiemy, oczyszczenia nauki z tych różnego rodzaju chwastów, które plenią się niestety, a to wymaga przeciwstawienia się wielu innym ludziom. I tutaj też Sternberg trochę gorzko o tym mówi, pokazując, że no, bardzo trudno jest pisać, publikować, prowadzić badania, które są badaniami twórczymi, niekoniecznie mieszczącymi się w takim paradygmacie, który obowiązuje, bo no, w nauce, tak jak w wielu innych dziedzinach, dominuje jednak konformizm. Większość naukowców, no tutaj znowu wrócę do tej inteligencji akademickiej, jeżeli się bada tę inteligencję akademicką, ten czynnik G, jak my to nazywamy, to zawsze dostaniemy jakieś rezultaty, zawsze dostaniemy jakieś korelacje i zawsze jesteśmy w stanie napisać jakiś artykuł, który nam opublikują, dostaniemy za to punkty, dobrą ocenę na uczelni i tak się to mniej więcej toczy od mniej więcej 100 lat, jeśli idzie o badania nad inteligencją. Natomiast przeciwstawienie się temu nurtowi, no to jest narażenie na szwank też swojej reputacji. Tak, no to jest na pewno działanie ryzykowne. Chociaż to właśnie takie jednostki raczej niż grupy ludzi Sternberg wskazuje jako te, które nadają pewien impuls rozwojowy dziedzinie naukowej, jaką jest psychologia, i mówi on o tym, że zbyt mocno promuje się tylko te prace, które są krytyczne, znaczy zbyt mało się promuje te, które są krytyczne, a bardziej te, które replikują badania poprzedników, chociaż nie kwestionuje, że samo replikowanie badań poprzedników też ma jakiś sens, ale też
żebyście Państwo wszyscy, którzy nie siedzicie na co dzień w psychologii akademickiej, zrozumieli, jak wyjątkową postacią jest Robert Sternberg. Chciałem powiedzieć, że jego jedną z książek, którą omawia Tomasz Witkowski, jest książka My Biggest Research Mistake, czyli Mój największy błąd badawczy, co szczególnie w kraju, gdzie mało kto przyznaje się do błędów z osób występujących przed opinią publiczną, wydaje się być dość odważne. O co chodziło w tej książce? No to jest książka napisana, chociaż Sternberg przyznał, że kilka osób rzeczywiście odmówiło udziału. Ale kilka z tych, do których się zwrócił, więc tak. Chyba dobrze jednak dobrał sobie rozmówców, znaczy współpracowników. Tak, no mówi, że był zaskoczony tym pozytywnym odzewem, że tak wielu naukowców chciało się podzielić jednak swoimi doświadczeniami, tym, jakie największe błędy badawcze popełnili. No bo, proszę Państwa, jeżeli mamy doskonalić cokolwiek, to powinniśmy to doskonalić poprzez analizę własnych błędów. Fakt, że będziemy klepać się po plecach i zachwycać nad tym, jak to dobrze coś zrobiliśmy, donikąd nie prowadzi. Ja tutaj nawiążę troszeczkę do jednej ze swoich poprzednich książek, mianowicie Psychoterapia bez makijażu, która się spotkała też z taką krytyką terapeutów, zupełnie dla mnie niepojętą, bo no, ta książka zawiera przypadki, negatywne przypadki, no, takie przypadki, które się źle skończyły dla pacjentów psychoterapii. No i oczywiście krytyka pod moim adresem jest taka, że no zebrałem po prostu takie sytuacje i przez to chcę pokazać, że psychoterapia jest zła czy szkodzi. Otóż nie, zebrałem te sytuacje po to, żeby zastanowić się nad nimi, przeanalizować, wyciągnąć wnioski, uczyć się po prostu na tym. Bo ja bardzo często powtarzam, że nie ma większego grzechu niż marnotrawstwo cierpienia. Jeżeli ktoś, pacjent, czy to medyczny, czy psychoterapeutyczny, w wyniku błędu lekarskiego, czy psychoterapeutycznego w jakiś sposób cierpi, to jego cierpienie powinniśmy bezwzględnie wykorzystać po to, żeby następni pacjenci nie cierpieli. Jeśli my to bagatelizujemy, mówiąc, że to tylko jest to słynne jedno zgniłe jabłko w beczce całkiem zdrowych jabłek i nie zastanawiamy się nad tym, nie analizujemy tego, no to popełniamy ten grzech marnotrawstwa ludzkiego cierpienia i tego nam robić absolutnie nie wolno. No i tak samo Sternberg też podszedł w tej swojej książce. No tutaj może nie mamy bezpośrednio z cierpieniem ludzi do czynienia, no ale wiadomo, że jeżeli zniekształcamy rzeczywistość, interpretując wyniki badań, no to potem to ma jakieś tam konsekwencje praktyczne, no bo Sternberg jest akurat, powiedzmy, w tej awangardzie naukowej, ale to, co robi ta awangarda naukowa, przekłada się za chwilę na praktykę zwykłych ludzi, na edukację, właśnie na psychoterapię, na szereg różnych innych praktycznych działalności. To, o czym jeszcze Robert Sternberg mnie kupił, chociaż przyznaję się, że poprosiłem o wskazanie tych rozmów, które na początek lektury byłyby dla mnie szczególnie frapujące. Tomek mnie trochę zna, nie wiem, czy to dlatego też właśnie wybrał Sternberga, który ma też wątek analizy zjawisk politycznych, a szczególnie jednego zjawiska, które wyraźnie mu doskwiera, i chodzi o Donalda Trumpa, o którego pytasz, a w zasadzie o pewien szerszy problem, którego Trump jest uosobieniem. I
Tutaj nawiążę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, pytając ciebie o książkę i bijąc się w piersi jako Polak i członek tego narodu, który niespecjalnie jest chętny do tego, żeby przyznawać się do błędów, a w zasadzie od 6 lat nawet ma tendencję do tego, żeby do tych błędów, których się już przyznał, się nie przyznać jeszcze bardziej, powiem tak trochę irracjonalnie. Zacytuję, drodzy Państwo, fragment wypowiedzi a propos właśnie krytyki, frontalnej krytyki, z którą mamy do czynienia w internecie. Krytyka w swoim takim najbardziej namacalnym, najbardziej namacalnej postaci nazywana jest hejtem, ale to nie chodzi o czysty hejt, chodzi o takie krytykanctwo dość powszechne, ale z określonej pozycji. I teraz, drodzy Państwo, zacytuję pana profesora Sternberga. Dzisiaj motłoch w mediach społecznościowych tylko czeka, by upokarzać innych ludzi za samo przyznanie się do błędu. Trumpowska mentalność, która staje się coraz powszechniejsza w polityce, występuje coraz częściej również w nauce. Nawet wśród tych, którym do głowy by nie przyszło, żeby zagłosować na Trumpa i uważają się za ludzi nie mających z nim nic wspólnego. I ty, drogi Tomku, dociekasz w swojej książce i pytasz, co to jest w ogóle ta trumpowska mentalność, ponieważ Donald Trump jest jednak postacią, z którą myślę, że wszyscy z naszych widzów musieli się w jakiś tam sposób zetknąć i jest dla nich namacalna, to chciałbym ciebie spytać, żebyś najpierw nam objaśnił, co profesor mówi, co profesor myśli, mówiąc o trumpowskiej mentalności. A pytam o to dlatego, że ta trumpowska mentalność jest wszechobecna w polskim internecie. Tutaj słowo też wyjaśnienia. Otóż ja te rozmowy prowadziłem, zaczynałem je prowadzić w 2018 roku, skończyłem pod koniec roku 2019. No może jeszcze w 2020, w styczniu coś tam jeszcze robiłem, więc ten Trump się też pojawił, dlatego że on jeszcze był u władzy i był tak bardzo obecny w mediach. Ale już prorokowaliście, że nie będzie go u władzy, a jeszcze nie wiedzieliście, jaki będzie koniec jego prezydentury, bo to też jest, zaraz o tym przypomnę wszystkim, którzy nie pamiętają. Natomiast no rzeczywiście no, trumpowska mentalność, to jak Sternberg określa trumpowską mentalność, no to jest właśnie nieprzyznawanie się do błędów, to jest... opieranie się na tym, co wiem, bez poszerzania tej wiedzy, bez dokonywania jakiejś dokładniejszej analizy i natychmiastowe zajmowanie stanowiska. No to co mamy w mediach społecznościowych, czy w ogóle w internecie, na różnego rodzaju forach internetowych i tak dalej. I tutaj rzeczywiście naukowcy też czasami dość szybko zajmują stanowisko. W tej chwili się dość dużo rzeczy dzieje jednak w mediach społecznościowych. Niektóre tak zwane preprinty, publikuje się artykuły, zanim one jeszcze drukiem się ukażą. One już wzbudzają dość duże zainteresowanie, dość duży szum. I rzeczywiście tutaj się czasami przenosi ten ciężar dyskusji. Choć ja tutaj też ze Sternbergiem do końca się nie zgodzę, dlatego że z drugiej strony istnieje część takich naukowców, w mojej książce takie stanowisko reprezentuje Elizabeth Loftus, ale nie ona jedyna w mojej książce, która reprezentuje, która w ogóle gani takie zajmowanie publiczne, dyskutowanie o kwestiach naukowych. Moim zdaniem powinniśmy jednak publicznie dyskutować i powinniśmy wykorzystywać też te media społecznościowe, choć oczywiście no, kwestią podstawową jest oczywiście jakość debaty. Jeżeli będziemy posługiwać się uogólnieniami, uproszczeniami, stereotypami i tak dalej, bez próby zrozumienia, no to będziemy mieli do czynienia z tą trumpowską mentalnością. Tak naprawdę to jest objaw, który
jeśli chodzi o twoją osobę, nie jest charakterystyczny. Jeśli chodzi o twoje spory ze środowiskiem, tak bym powiedział jednak, ze środowiskiem polskich psychoterapeutów, bo to nie chodzi o twój spór i kontestowanie psychoterapii, który nadaje się oczywiście do omówienia, chociaż wolałbym, żeby na wyższych uczelniach były takie debaty prowadzone, z tym też jest chyba nie najlepiej. Natomiast chciałem ciebie spytać, tym bardziej, że nasi goście tego się domagają i będzie to też taki trochę pomost do tego, żeby podyskutować o psychoterapii jako religii i analogiach między psychoterapią a religią, ale jeden z naszych czatowiczów spytał wprost, krótko, ale odpowiedź może nie być łatwa. Mateusz Noga zapytał, chciałby zapytać, jaki jest pana główny zarzut do psychoterapii? Brak badań. Brak, no to jest to, o czym ja wielokrotnie piszę, mianowicie to jest eksperymentowanie na ludziach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy w tej chwili mniej więcej, no nie mniej więcej, mamy sporo ponad 600 modalności terapeutycznych, czyli ponad 600 różnych szkół terapeutycznych. Z tego badania prowadzi się nad kilkunastoma, a potwierdzenie skuteczności uzyskuje kilka. To te całe 600 czy prawie 600 modalności to są niekontrolowane eksperymenty na ludziach. To widać też w badaniach. Ja tu przytoczę takie jedno badanie, ono się ukazało w 2014 roku. To badanie uwzględniało wszystkie badania, które ukazały się w przeciągu całego roku i badacze sprawdzali, czy badając efektywność psychoterapii, monitoruje się negatywne efekty, efekty uboczne dla pacjentów. Co się okazało? To była potężna metaanaliza. W wyniku tej metaanalizy okazało się, że zaledwie 3%, podkreślę, to jest 3% badań monitoruje w pełni negatywne skutki uboczne psychoterapii. I to jest mój podstawowy zarzut. No, bo to jest tak, jak gdybyśmy pozwolili na sprzedaż farmaceutyków różnego rodzaju, które mają kompletnie niesprawdzone skutki uboczne. Wiemy, jak reagują ludzie na szczepionki nawet przeciw COVID-owi, które z oczywistych względów jeszcze nie mają tych podłużnych badań zrobionych dotyczących efektów ubocznych, bo to było po prostu niemożliwe, jak głośno protestujemy przeciwko temu, jak wielu ludzi. Natomiast w psychoterapii to jest standard, że tego się po prostu nie monitoruje. I to jest mój podstawowy, główny zarzut w stosunku do psychoterapii. Powinniśmy najpierw sprawdzić, czy to nie szkodzi, po to, żeby nie krzywdzić innych ludzi, czyli żeby zrealizować zasadę primum non nocere. Po pierwsze, nie szkodzić. Radku, nie słychać cię, odcisz sobie mikrofon. Pozdrawiam. Przepraszam serdecznie. Wrócimy jeszcze do kwestii wątków problemów, jakie mają niektórzy z pacjentów, psychoterapeutów w Polsce, bo już mogę zdradzić Państwu, że pracujemy nad takim większym śledztwem dotyczącym kilku spraw i osobiście będę to Państwu przedstawiał w katarzis. Niemniej jednak, zanim to zrobię, nawet nie próbuję się wcielić w adwokata diabła, ponieważ myślę, że psychoterapeutów, którym stawiałeś trudne pytania, jest cała masa i pewnie prędzej czy później warto by było doprowadzić do jakiegoś starcia i dyskusji. I dlatego, że do takiego starcia jeszcze nie dochodziło, znaczy przynajmniej były różne polemiki i była taka historia
swojej publikacji w Krytyce Politycznej, o której chciałbym, żebyś zaraz powiedział, ale chciałem, żebyś powiedział naszym wszystkim słuchaczom, dlaczego ty masz problem z warunkami i okolicznościami, w jakich te dyskusje są prowadzone. Ponieważ czasami rzeczywiście było tak, że już udawało ci się opublikować coś w takim, powiedzmy, większym mainstreamie, w jakimś niby mainstreamowym medium, takim trochę się wydawała też być Krytyka Polityczna, ze względu na to, że też różne problemy psychologiczne opisuje i zjawiska socjologiczne. I tam wytworzyła się taka atmosfera, no, z mojej perspektywy, drodzy Państwo, nagonki na Twoją osobę. I pamiętam tylko, że kiedy próbowałem ustalić, co tam się tak naprawdę działo, to zgłaszałeś swoje zastrzeżenia co do formy dyskusji, jaką z Tobą prowadzono. Chciałbym, żebyś nam opowiedział o tej historii, o historii swojej publikacji w Krytyce Politycznej i jaki na nią, z jakim odzewem się spotkała i dlaczego uważasz, że tak naprawdę nie było możliwości merytorycznej dyskusji wokół tego, co się stało. The floor is yours. No, jeśli idzie o te mainstreamowe publikacje, to może od razu powiedzmy sobie, że połowa tego, co publikuję, przynajmniej w ostatnich latach, to jest w języku angielskim. I moje artykuły ukazują się w Science Based Medicine, w British Psychological Society Research Digest i w paru innych miejscach. I tam w ogóle nie ma takich sytuacji, jaka miała miejsce w Krytyce Politycznej. No to zacznijmy od tego, o czym napisałeś dla Krytyki. Ci, którzy nie wiedzą, będą mieli okazję pogooglować. No więc ten artykuł był pisany na zamówienie redakcji, co ciekawe. Więc ja sam nie wychodziłem z inicjatywą do Krytyki Politycznej, żeby pisać o tym. Ja chciałem opublikować w Krytyce kilka swoich esejów poświęconych samobójstwu, bo o tym dość dużo piszę, myślę, staram się publikować. W Polsce praktycznie nie ma łam takich, żeby o tym tak otwarcie, rzetelnie mówić, ale to jest mniej istotne. W każdym razie redakcja sama mnie poprosiła o napisanie artykułu na temat psychoterapii. I takim impulsem do tego artykułu były dwie rzeczy. Jedna to była potężna metaanaliza, bo metaanaliza to jest takie badanie, które uwzględnia bardzo wiele innych badań. Czyli można powiedzieć tak, jedno badanie, w którym mieści się kilkaset innych badań. I ta metaanaliza obejmowała 50 lat badań nad efektywnością różnych form interwencji zapobiegania samobójstwom i samookaleczeniom. Powiedzmy sobie szczerze, tak jak mówił Sartre, jest jeden prawdziwy problem filozoficzny i to jest samobójstwo. Jeżeli popatrzymy na psychoterapię, to jest rzeczywiście jeden z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi psychologia, psychoterapia. I filozofia również. I teraz, jakie były wyniki tej metaanalizy? Ona się ukazała niecały rok temu. Otóż przez te 50 lat efektywność tych form interwencji nie uległa żadnej zmianie. Ona jest mniej więcej na poziomie 9%. I przez 50 lat nie uległa zmianie, nie uległa żadnej poprawie. Mało tego, w tym badaniu było uwzględniano różne formy interwencji. To była ich hospitalizacja i leczenie farmakologiczne i interwencja rówieśnicza i psychoterapia psychodynamiczna i psychoanalityczna i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że między tymi formami interwencji nie ma różnic. Czyli interwencja rówieśnicza jest równie skuteczna jak paroletnia terapia psychodynamiczna na przykład. Ale co ciekawe, jedna rzecz uległa zmianie przez te 50 lat. Otóż przez te 50 lat wykładniczo zwiększyła się liczba badań nad efektywnością tych interwencji.
Czyli co możemy powiedzieć, co nastąpiło? Prawdopodobnie w ciągu tych 50 lat setki, jeśli nie tysiące ludzi zrobiło doktoraty, habilitacje, opublikowało mnóstwo artykułów na ten temat, zdobyło punkty, zarobiło pieniądze, wzięło pieniądze na granty i tak dalej, i tak dalej, co nie posunęło tej działalności ani o 0,5% nie poprawiło efektywności. Więc to był jeden taki impuls do napisania tego artykułu, a drugi to była moja rozmowa z Vikramem Patelem, o którym wspominałeś, który to Vikram Patel prowadzi, to jest trochę taki, ja go porównałem do Dawida, który się ściera z Goliatem, mianowicie to jest człowiek, który postawił sobie za cel poprawienie zdrowia psychicznego na całym świecie, co się wydaje w ogóle kosmicznym przedsięwzięciem, ale on to o dziwo realizuje. To jest hinduskiego pochodzenia psychiatra. No to daj mi powiedzieć dwa słowa w takim razie, bo ja mam już dokładne pytanie. To też jest rozmowa, która na mnie zrobiła kolosalne wrażenie. I powiem wam dlaczego, drodzy słuchacze, widzowie i widzki. Wiktor Patel to jest psychiatra pochodzenia indyjskiego. On mieszka na Goa. Znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi według Time'a w 2015 roku i dał się właśnie namówić naszemu gościowi na bardzo ciekawą rozmowę, w której podnosisz kwestię między innymi jego badań dla czasopisma Lancet i chodzi o to, że niewykwalifikowani usługodawcy, tak tutaj cytuję, tacy jak na przykład rówieśnicy i tak dalej, są w stanie nieść pomoc w problemach, w sytuacjach, znaczy ludziom, którzy mają problemy psychiczne. On oczywiście oddziela psychozy od innych problemów, ale no, wydaje się to być bardzo podobnym do tego wątkiem, o którym mówiłeś przed chwilą, jeśli chodzi o samobójstwo. Tak, to jest kwestia tego, że Vikram Patel nie tylko pokazał to w badaniach do Lancetu, on to rzeczywiście robi. On się koncentruje głównie na krajach trzeciego świata, gdzie na przykład my tam rozmawiamy o takich krajach jak Zimbabwe, na przykład, gdzie on zaczynał swoją karierę, gdzie było w całym kraju było chyba 6 albo 8 psychiatrów. Na cały kraj, ale mówi też o takich krajach, gdzie jest jeden psychiatra w całym kraju. I Patel postanowił sprawdzić, jakie metody pomocy są skuteczne. Uczy tych metod pomocy, czasami online. On napisał też taką książkę Where There Is No Psychiatrist, która jest takim podręcznikiem takiej jakby samopomocy psychologicznej, psychiatrycznej i te jego metody, najprostsze metody sprawdzają się. No i teraz, jeżeli weźmiemy tę metanalizę nad samobójstwami i te działania Patela, one pokazują i też inne badania, bo Rai Perswat, też hinduskiego pochodzenia psychiatra mieszkający w Wielkiej Brytanii, też to pokazywał, że bardzo często pracownicy socjalni, pracownicy przeszkoleni, pracownicy takiej podstawowej opieki medycznej potrafią skutecznie nieść pomoc w różnego rodzaju zaburzeniach psychicznych. I na poziomie równym na przykład zaawansowanej jakiejś skomplikowanej, długotrwałej psychoterapii. No tak jak w tej metaanalizie nad samobójstwami. A jeśli tak, no to w mojej głowie pojawiło się pytanie, że być może niepotrzebnie pewne rzeczy komplikujemy, że jeśli interwencja rówieśnicza przynosi efekt podobny do długotrwałej psychoterapii psychodynamicznej, to może w tej psychoterapii psychodynamicznej robimy szereg czynności, wykonujemy, które są zbędne, niepotrzebne, które są ozdobnikami, które są takim kwiatkiem do kożucha.
Ja to porównałem w tym artykule do krytyki politycznej, do wszystko do takiego wynalazku, który gdzieś tam wygrzebałem, który mi się bardzo spodobał, mianowicie bujanego fotela z wachlarzem. To takie urządzenie, w którym konstruktor wymyślił, że siadając na bujanym fotelu można zaprojektować taki mechanizm, który będzie poruszał wachlarzem i przez fakt, że się bujamy, jednocześnie będziemy schładzani tym ruchem wachlarza. Ale jakoś tak się wydarzyło, że ten wynalazek niespecjalnie się przyjął. Prawdopodobnie zbyt mocno komplikował proste rzeczy, proste czynności. Ja to porównałem w tym artykule do, napisanym dla krytyki politycznej, do tego właśnie bujanego fotela z wachlarzem, co spotkało się z neurotyczną reakcją przedstawicieli, niektórych przedstawicieli, bo nie wszystkich, bo były też głosy wsparcia, z neurotyczną reakcją przedstawicieli środowiska psychoterapeutów, z zarzutami, z krytyką osobistą. No, cała sytuacja, nie wiem, czy jest sens o tym mówić, bo to w ogóle, no, ja wychowywałem się w czasach... Chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, żebyś powiedział, dlaczego jakby tak trudno jest prowadzić w ogóle debatę, twoją debatę ze środowiskiem psychoterapeutów. To znaczy, ty też zaproponowałeś pewne kryterium dla osób, które by miały z tobą dyskutować, bo były takie listy nawet podpisane przez kilka osób z jakimiś nazwiskami, ale ty uważałeś, że taka dyskusja no, zakłada pewną nierównowagę sił już od początku, po pierwsze liczebną, ale nie tylko. No, podstawowa rzecz, jaka jest w kwestii psychoterapii, jest taka. Ja jako Tomasz Witkowski nie czerpię żadnych korzyści ani z zachwalania psychoterapii, ani z krytykowania psychoterapii. Tak myślę, że gdybym pisał książki, które zachwalają psychoterapię, to one by się sprzedawały dużo lepiej niż te, które piszę. Ja się interesuję psychoterapią i przyglądam się psychoterapii tak jak na przykład badacz motyli interesuje się życiem motyli. Dla mnie to jest pewne fascynujące zjawisko, które obserwuję, czytam badania na ten temat, sam nie jestem psychoterapeutą i tak dalej. I teraz mamy z drugiej strony prawie wyłącznie do czynienia z sytuacją, kiedy w dyskusję wchodzą ze mną ludzie, których jak gdyby dobrobyt materialny zależy bezpośrednio od psychoterapii. Nawet teraz... byt, nie tylko dobrobyt, ale byt. Być może i byt, a na pewno pozycja społeczna. I teraz no, można powiedzieć tak, jeżeli ten mój artykuł w krytyce politycznej ja bym porównał do wypowiedzi dietetyka na temat diety wegetariańskiej. Oto jakiś dietetyk pojawia się i mówi, słuchajcie, niekoniecznie musimy jeść tyle mięsa, albo w ogóle nie musimy jeść tyle mięsa. No, badania pokazują, że ta żywność pochodzenia roślinnego jest okej. I teraz nagle grupa producentów mięsa pisze krytyczny, nazywając to sprostowaniem, pisze odezwę do czasopisma, które opublikował tenże mój artykuł na temat diety wegetariańskiej, że Witkowski się myli, nie zna wyników badań, mięso trzeba jeść, mięso jest zdrowe, należy to mięso jeść, należy je jeść w dużych ilościach. No i I to jest mniej więcej ten poziom dyskusji, że ja dyskutuję z ludźmi, których, tak jak powiedziałeś, byt, czy dobrobyt, czy pozycja społeczna zależy od tego, czy sprzedadzą te swoje usługi, czy nie. Mój byt od tego absolutnie w żaden sposób nie zależy. Ja mogę się temu przyglądać w taki... Na pewno bywam nieobiektywny, tak jak każdy z nas, bo to nie ma szans, żebyśmy byli perfekcyjni. To tylko chyba, gdyby Bóg istniał, to pewnie byłby obiektywny, chociaż i to wątpię. Natomiast większość z nas jest jakoś tam subiektywnie.
nastawiona. Natomiast jeżeli na czymś zarabiamy, no to w nauce na przykład deklaruje się konflikt interesów w tym momencie. I tu znowu kolejna metaanaliza, taka bardzo duża, która pokazała, że większość badań nad efektywnością psychoterapii nie zawiera deklaracji konfliktu interesów. Czyli większość tych badań jest prowadzona przez praktykujących terapeutów, którzy w danej modalności prowadzą terapię, publikują artykuły o efektywności tej psychoterapii i nie zaznaczają nawet w odpowiednim miejscu, że czerpią korzyści z tej właśnie modalności, której artykuł dotyczy. Czyli to jest trochę tak, jakbyśmy mieli do czynienia z badaniami efektywności środków farmaceutycznych prowadzonych wyłącznie przez firmy farmaceutyczne i to niekoniecznie z jakąś kontrolą taką zewnętrzną tych wyników. Więc to jest też ten problem. Poza tym no, tutaj trzeba powiedzieć też o pewnej niechęci takiej chyba nieuzasadnionej, nie do końca racjonalnej. Otóż ja to w swojej książce Psychoterapia bez makijażu napisałem. Ta psychoterapia bez makijażu dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to jest książka, w której jest wywiad z pacjentem skrzywdzonym przez psychoterapeutę i wywiad z psychoterapeutą neutralnym, nie biorącym udziału w tej psychoterapii, który komentuje to, co się wydarzyło podczas tej nieudanej psychoterapii. No więc zaproszenie do udziału przy pracy nad tą książką terapeutów polskich było najtrudniejszym przedsięwzięciem chyba, jakie w swojej karierze pisarskiej miałem, bo ja kontaktowałem się tam, około 50 psychoterapeutów prosiłem o udział o rozmowy po prostu na temat tych nieudanych terapii i skończyłem te rozmowy z 5, więc to pokazuje skalę też problemu. No, gdybym to porównał, ta książka, która teraz się ukaże, znaczy to polskojęzyczna wersja jednych z najwybitniejszych psychologów świata, łatwiej było mi się z Noamem Chomskim umówić niż z polskim przeciętnym psychoterapeutą na rozmowę. No to jest ten poziom dyskusji mniej więcej. Tutaj też jeden z naszych słuchaczy zwraca uwagę, pyta tak trochę zaczepnie, no ale czego pan oczekuje, że psychoterapeuci będą pracować pro bono, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Ja myślę, że wyjaśnijmy wszystkim też jakby historię i warunki debaty, jaką toczysz ty i grupa jeszcze niestety niewielka moim zdaniem, jak na osoby, które deklarują poparcie dla twoich działań. Właśnie te środowiska, które nigdy nie odważyły mi się nawet pozwolić tobie powiedzieć, że serdecznie cię pozdrawiają z imienia i nazwiska. Chodzi mi o to, że ty nie masz konfliktu interesów, bo nie zarabiasz na psychoterapii i też jakby nikt ci nie płaci za to, żebyś psychoterapię zwalczał. Możesz być subiektywny, ale opierasz się na faktach i o faktach chcesz rozmawiać, konkretnych faktach. To zresztą bardzo dobrze ciebie plasuje w audycji Resetu Obywatelskiego, który mówi o faktach, a jednocześnie stawia pytania na podstawie tych faktów. Niektórzy wolą nie mówić o faktach, żeby nie trzeba było stawiać pytań, ale to zostawiam na boku. Chodzi o to, że nieuczciwe w tej dyskusji, a przynajmniej nie do końca transparentne jest to, że brakuje w dyskusji na temat psychoterapii bezstronnych arbitrów. Tak to należałoby chyba... Tak, zdecydowanie tak. Nie tylko w dyskusji, to również w praktyce brakuje. Ja się tutaj powołam na taką koncepcję, o której rozmawialiśmy właśnie w psychoterapii bez makijażu z Mają Filipiak. To jest taka psychoterapeutka polska, znana dosyć. I ta koncepcja mówi w ten sposób, że jeżeli chcesz rozwiązywać problemy ze swoim zdrowiem psychicznym, to powinieneś udać się najpierw do psychologa klinicznego, dobrego psychologa klinicznego, nie do terapeuty. Bo udając się do terapeuty, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy od razu sami decydowali, do jakiego specjalisty, lekarza specjalisty pójdziemy.
coś mnie boli gdzieś tam z boku, no dobra, to idę do gastrologa, ale to może nie gastrolog, tylko powinien neurolog to zobaczyć albo ktoś inny. Więc po to jest lekarz internista czy lekarz domowy, który te moje hipotezy dotyczące tego, co się ze mną dzieje, z moim zdrowiem, przefiltruje przez swoją wiedzę i powie, no proszę pana, pan powinien skierować się tu i może niekoniecznie psychoterapia jest rozwiązaniem, ale coś innego. I tak powinien wyglądać model rozwiązywania problemów ze zdrowiem psychicznym. Idziemy do psychologa klinicznego, on nam stawia diagnozę, zastanawia się, jaka ścieżka jest najlepsza i kieruje nas dalej. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. My przychodzimy do psychoterapeuty, bo jest intensywny marketing usług terapeutycznych. Trafiamy do terapeuty o modalności psychodynamicznej i przez następny rok albo dwa rozmawiamy o swoich relacjach z matką w dzieciństwie. Gdy tymczasem nasz problem może być rozwiązany w zupełnie inny sposób. Jestem nawet pewien, że może być rozwiązany w zupełnie inny sposób. I to jest też cały problem tej konstrukcji systemu opieki nad zdrowiem psychicznym. Natomiast odnosząc się do tego komentarza słuchacza, nie, ja nie wymagam, żeby terapeuci pracowali pro bono i za darmo. Mało tego, ja uważam, parę razy to podkreślałem, bo często się mówi, że psychoterapeuci bardzo dużo zarabiają. Moim zdaniem, jeżeli psychoterapeuta rzetelnie wykonuje swój zawód, powinien zarabiać takie pieniądze, przynajmniej jakie zarabiają w Polsce, albo nawet większe, bo to jest bardzo ciężka i bardzo wyczerpująca praca. Natomiast no, mamy rzeszę naukowców, którzy badają różne rzeczy, na przykład inteligencję akademicką, a mogliby badać w tym czasie efektywność psychoterapii na przykład, modyfikować tę psychoterapię. Tutaj powiem też o takiej sytuacji, o której wiem od dr Ewy Pragłowskiej, która była rozmówczynią też psychoterapii bez makijażu w mojej książce. Doktor Ewa Pragłowska z profesorem Zawadzkim i jeszcze paroma innymi osobami prowadzili duży program nad rozwinięciem, nad stworzeniem metody radzenia, pomagania ludziom, którzy doświadczyli traumy, czyli taka interwencja potraumatyczna. Ten program się bardzo dobrze sprawdził w badaniach. Potem próbowali go jak gdyby sprzedać no, różnym instytucjom, nie dosłownie sprzedać, co zarekomendować do stosowania i właściwie ta metoda jest niestosowana. Czyli to jest metoda, która została opracowana na podstawie badań pod pełną kontrolą, jest skuteczna, jest efektywna, jest sprawdzona i nie jest stosowana. Stosowane są metody, które są przeciwskuteczne, które bywają szkodliwe. I dlaczego tak jest? Siła inercji. No to jednym zdaniem tego nie załatwimy, bo to jest kilka przypadkiem, jest kilka takich podobnych sytuacji. I chciałem cię spytać, czy ty widzisz jakieś... No, siła inercji to trochę za mało. No, za mało jako co? Jako intelektualne wytłumaczenie stanu tak. Takiego, jaki jest. Bo się wydaje, że jeżeli... No to jest bardzo proste, drodzy Państwo. Jeżeli mamy jakąś metodę, która przynosi określone pozytywne rezultaty, mamy to zmierzone i zbadane, to dlaczego stawiamy na metody, które... No, w żaden sposób nie stało. Ja zapytam tak, a dlaczego ja mam się jako praktyk uczyć nowych rzeczy, jeżeli się czegoś już raz nauczyłem i robię to jak gdyby z zamkniętymi oczami? Po co mam wkładać wysiłek? No, to bolesna konstatacja, to no. Bardzo bolesna konstatacja. I przepraszam, że będziemy skakać trochę z tematu na temat, chociaż ja jeszcze złapię koncepcję mojej rozmowy, zapiski, będę ją tutaj Państwu pokazywał, ale bardzo duża liczba komentarzy skłania mnie do tego, żeby zadać pytanie, które mnie również nurtowało.
Mianowicie Mateusz Noga zwraca uwagę na to, i to taki kamyczek do twojego ogródka, Tomku, że ty kwestionujesz różne rzeczy właśnie, które wydawały się być oczywistością. Jedną z takich rzeczy, z takich zjawisk jest tak zwany syndrom DDA, dorosłe dzieci alkoholików. Ja takim dorosłym dzieckiem jestem i mówiono mi na różnych konsultacjach psychologicznych i psychoterapeutycznych, że posiadam ten syndrom, a ty w ogóle kwestionujesz jego istnienie. Więc jeżeli tak szeroko identyfikujemy pojęcie DDA, to chciałbym spytać, czy ty rzeczywiście kwestionujesz DDA? Jeśli tak, to dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że nie mam narzędzia, które byłoby w stanie zidentyfikować, czy ktoś jest DDA, czy nie jest DDA, poza własną deklaracją. Ale no, znaczy, okej, okay, rozumiem. To jest podstawowa, no, ale coś jeszcze, bo ja i kolega Mateusz możemy ci zadeklarować i pewnie no. Przy wykrywaczu kłamstw możemy ci powiedzieć, że rzeczywiście nasi rodzice byli alkoholikami. Więc to jest pierwsze kryterium, ale rzeczywiście... Wiesz co, no, to jest, ten syndrom się bardzo często porównuje. Mówi się o tym, że to jest tak zwany efekt horoskopowy. Jeżeli ja wierzę, jestem z urodzenia zodiakalnym bykiem, no, jak chcesz mnie, przekonasz mnie, że nie jestem zodiakalnym bykiem? Chyba nie. Masz test, który byłby w stanie sprawdzić, czy jestem zodiakalnym bykiem, czy nie? No nie, nie. No, to rozmawiamy dokładnie o tych samych kryteriach. Syndrom DDA jest niemierzalny. Nie ma testu, nie ma kwestionariusza, nie ma kryteriów rozróżnienia ludzi na tych z syndromem DDA i tych bez syndromu DDA. A jeżeli nie ma takiego kryterium, tak samo jak nie ma kryterium rozdzielenia ludzi na zodiakalnego byka i zodiakalnego barana, ja się akurat urodziłem tak troszkę blisko, więc być może tam przesunięcie jakieś zodiakalne nastąpiło i te gwiazdy inaczej działają, ale tego się nie da w żaden sposób zmierzyć, sprawdzić. No, zadam pytanie też, dlaczego syndromu DDA nie ma w podręcznikach diagnostycznych chorób i zaburzeń psychicznych, chociaż DSM-5 wyróżnia prawie 400 różnego rodzaju syndromów i zaburzeń, ale DDA tam nie ma. DDA jest kolejnym dołożonym syndromem do tych 400 już istniejących. Jeszcze jest dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcemy jakiegoś narzędzia używać, no to to narzędzie musi mieć jakąś wartość. Tutaj nie ma narzędzia diagnostycznego i nikt go nigdy nie opracował. Poza tym, że ktoś deklaruje, tak, ja jestem DDA, no to te testy, które powstały, to bardzo wiele ludzi się, którzy nie mieli w ogóle problemu z alkoholikami w rodzinie swojej, bardzo często wypada podobnie w tych testach jak tak zwani DDA. Okej. Okay. Chciałem w takim razie jeszcze spytać, zanim przejdziemy do tej kwestii religijności, to co też... Dla mnie najbardziej w ogóle Cię wyróżnia, bo jest dużo rzeczy, które Cię wyróżnia na tle grupy zawodowej psychologów i też na tle grupy zawodowej naukowców, bo Ty często walczysz z rzeczami, które są pseudonaukowe. I to są takie dwie dziedziny, które niby są tożsame, ale to są dwa różne pole walki. Powiedzmy ten psychologiczny jest trochę bardziej konkretny, bym powiedział, bo masz konkretnych oponentów. A w przypadku walki z rzeczami, które są pseudonaukowe, masz wielu zacnych bardzo sekundantów, bym powiedział, z różnych dziedzin, którzy też polecam wam wiele wykładów na YouTubie dostępnych właśnie o pseudonaukach. Ale chciałem ciebie spytać też,
Jak to jest, że ty jesteś chyba jedyną osobą, a jeśli nie, to wskaż mi inne, która nie boi się mówić o patologiach w środowisku psychoterapeutów, psychologów, w tak zwanym, już nacechowana to jest pejoratywnie nazwa, psychobiznesie. Dlaczego to jest tak, że tak trudno znaleźć osoby odważne? I proponuję, żebyśmy... Ja wiem mniej więcej, co może wam powiedzieć doktor Witkowski, ale chciałbym też zostawić was na chwilę, zróbmy krótką przerwę, zostawić was na chwilę z tym pytaniem, zbiorę wasze komentarze i wrócimy do gościa, żeby zaraz po odpowiedzi na to pytanie przejść do dyskusji o tym, co jest wspólnego między, co ma wspólnego psychoterapia z religią. Poproszę krótką przerwę, a wy piszcie, czytamy wasze komentarze i odpowiadamy po przerwie. Dzięki. Trzy grosze.
Spadło? Wzrosło? A może to bez znaczenia? Informacji ważnych dla naszego portfela napływa zewsząd wiele, ale co właściwie znaczą? O gospodarce na spokojnie i przystępnie, ale bez trywializowania. Tomasz Kasprowicz wraz z gośćmi chce dodać swoje 3 grosze do debaty o tym, co w ekonomii piszczy. W każdy czwartek o 18:00 w Resecie Obywatelskim. Witajcie znowu, drodzy widzowie i widzki tak zwane. To jest Porówno na kanale Reset Obywatelski i wracamy do dyskusji z doktorem Witkowskim. No panie doktorze, przepraszam, że się zasapałem, ratowałem moje dziecko przed sworą dzików, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, drodzy państwo, ale tak było. Panie Tomaszu, to jak nam pan odpowie na pytanie, które padło przed przerwą? Dlaczego tak mało ludzi odważa się krytykować? Tak, w ogóle mówić o tym, bo to jest jednak tak bardzo szara strefa, że aż czarna. No bo to są koszty jakieś psychologiczne spore, jeżeli się to robi. No jest się nielubianym, jest się nieakceptowanym. Często się to wiąże też z ostracyzmem, a co za tym idzie, no ma się mniej zleceń na pracę różnego rodzaju i tak dalej. No i to jest najprostsze wyjaśnienie tego. No my wolimy być lubiani niż nielubiani. Wolimy być akceptowani społecznie niż nieakceptowani. I dlatego no nie wychylamy się. Dlatego częściej mówimy, plotkujemy i wyrażamy swoje krytyczne zdanie na różne tematy wśród znajomych, w domowym zaciszu niż na forum publicznym. To jest dla mnie trochę zbyt proste wytłumaczenie, bo jednak, przynajmniej dla mnie, ale jest też spora grupa różnych ludzi, którzy mogą się nazywać idealistami. No jednak bohaterem tej bajki Nowe Szaty Cesarza nie jest cesarz ani tłum gapiów, tylko to dziecko, które powiedziało, że on jest nagi. I dlatego zastanawiam się, jak to jest, że do tej pory przynajmniej no, ludzie jeszcze nie do końca chcą twoje krytyczne, a oparte na faktach tezy no przyjmować, bo wydawałoby się, że przy tak dużej skali nieprawidłowości, a naprawdę wiele z tych nieprawidłowości już było opisywanych. Ja mam nawet takie wewnętrzne poczucie pewnej analogii z tym, co się działo w Kościele. Dlatego zaraz przejdziemy do religii. W Kościele katolickim, którego no, czuję się jeszcze członkiem, na pewno czuję się katolikiem jeszcze, ale też mieliśmy do czynienia z masą różnych, no nie masą, ale z bardzo wieloma historiami, które potem okazały się być nie tyle symptomatyczne, co w zasadzie schematyczne, bym nawet powiedział, jeśli chodzi o tuszowanie przestępstw seksualnych. Nie chodzi mi o nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem seksualnym pacjentek, bo to jest zupełnie wąskie zagadnienie przy wielu różnych innych patologiach, które dla mnie osobiście najbardziej są bolesne, bo są nadużyciem władzy, jaką terapeuta jednak ma w relacji z osobą, któremu zaufała. Ale dlaczego nie było takiego katarzis? Bo tak naprawdę po wielu rozmowach z tobą wiem, że ty się czegoś takiego nie spodziewasz nawet. No oczywiście, że nie, dlatego że no, jak już zahaczyliśmy o ten Kościół katolicki, no to patrząc na Kościół katolicki, to jest 2000 lat tuszowania różnego rodzaju nieprawidłowości i ta organizacja ma się bardzo dobrze moim zdaniem cały czas. Ja nie znam drugiej organizacji, która jakiejś innej korporacji, która miałaby 2000 lat, i utrzymywała tak dobry wizerunek i miała tak dobry PR mimo wszystko. I proszę zwrócić uwagę, że no jednak podstawowym sposobem zachowywania tego wizerunku jest tuszowanie, a nie rozliczanie się z... Chyba, że jest to rozliczanie się obliczone, no bo jak już jest tak bardzo źle,
że już społeczeństwo, wierni, czy tam pracownicy, bo dotyczy to różnych organizacji, nie tylko Kościoła, już naprawdę nie są w stanie tolerować, no to wtedy znajdujemy kozła ofiarnego, René Girard, Kozioł Ofiarny, polecam książkę antropologa znanego, w różnych kulturach w różny sposób stosowana strategia do tego, żeby się oczyścić z tego, co złe. Przypomnę to ze Starego Testamentu, metoda, w której na rogi kozła, tego właśnie kozła, który musiał być dorodnym, silnym samcem, składało się wszystkie winy całego plemienia i jego się przepędzało na pustynię. I on uchodził razem z tymi wszystkimi winami i tam właśnie ginął. Ale poza tym tuszowanie, no niestety, sprawdza się lepiej niż odkrywanie własnych błędów, własnych czy błędów organizacji, czy jakiejś instytucji, przyznawanie się do nich. Więc no, i tak ludzie działają, tak działali od wieków. No, przykro mi, ale tak jest. Ale nie, chodzi mi o to, dobrze, już nie chcę na razie tego sporu takiego z pozycji tępego czasami wręcz idealisty prowadzić dalej, bo naprawdę kwestia religii i analogii z psychoterapią rozpala nam forum. Ja tylko doprecyzuję to, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że jednak to, że tylu ludzi odchodzi od Kościoła i przestaje wierzyć w ten Kościół, nawet nie tracąc wiary, to jest dla mnie takie najbardziej fascynujące zjawisko, w którym trochę tkwię, jeszcze rozkraczony. A jeśli chodzi o psychoterapię, to nie widzimy takiego odpływu, nie widzimy nawet jakichś lampek ostrzegawczych. Ja nawet prowokacyjnie tę audycję ustawiam, właśnie próbując mówić o analogiach między psychoterapią a religią, dlatego że sam często mówię w moich audycjach, piętnując patologię w Kościele, jako pewnym procesie upadku pewnej iluzji, ale jednak mocno zakorzenionej w Polakach, iluzji Kościoła jako czystej instytucji i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jakby widać frontalny odwrót od Kościoła z wielu różnych powodów, ale jednak wpływ ujawniania różnych patologii jest ewidentny i tutaj korelacja występuje. To nie jest tylko tak, że to się wypala. Więc to miałem na myśli bardziej niż o samą instytucję, ale rozumiem, że też osobom niewierzącym trudno jest to jakby niuansować. Więc to zostawmy, to tyle wytłumaczenia z mojej strony, a teraz już przejdźmy do tego creme de la creme, czyli głównej potrawy naszego wieczoru. Dlaczego ty, gdzie dostrzegasz analogię między psychoterapią a religią? To nawet nie ja, to jako pierwszy to można powiedzieć, czy pierwszy pewnie nie, ale jednym z bardziej znanych ludzi, którzy dostrzegli to, to był kardynał Ratzinger, potem znany jako papież Benedykt XVI. On już w latach 80. mówił, że psychologia, psychoterapia jest potwornym zagrożeniem dla powołań i dla zakonów, że... Konkurencją po prostu. Jest tak, po prostu konkurencją. Tak, jest konkurencją i on to dostrzegł, więc to nie jest moje spostrzeżenie. Ja natomiast zastanawiałem się sporo nad tym i zrobiłem sobie taką analizę. Rzeczywiście w religię, większość religii, jeżeli się analizuje, jeżeli analizujemy z takiego religioznawczego punktu widzenia, takiego obiektywnego z boku, nie będąc zaangażowanym w religię, to mamy do czynienia z tym wymiarem doktrynalnym, czyli mamy tam jakieś prawdy wiary, które najczęściej są objawione. To nie jest coś, co zdobywamy na zasadzie empirii, tylko jest z założenia nam dane. W psychoterapii jest szereg takich rzeczy, za chwilę o nich powiem. Jest wymiar mistyczny. No to jest ten najbardziej taki duchowy wymiar religii, bo ten wymiar mistyczny mówi o tym zjednoczeniu z jakimś rodzajem absolutu. On jest różny, to jest Bóg, to jest świętość, to jest nirwana, czy jakieś inne tego typu dążenie do jakiegoś absolutu. Mamy wymiar kultowy, czyli ten rytualny,
kiedy dokonujemy różnego rodzaju rytuałów, które są nieodłączną częścią religii. No i wreszcie ten wymiar społeczny, czyli no stanowimy kościół, stanowimy jedność, stanowimy rodzinę, wspólnotę i tak dalej. No i teraz, jeżeli popatrzymy na psychoterapię, ale nie tylko, bo psychologia też w znacznej mierze, no był taki okres, szczególnie mówię tu o psychologii humanistycznej, kiedy psychologia odjechała w kierunku takim właśnie, który bardziej zbliżał ją do religii niż do nauki. No i weźmy tutaj takich kilka pojęć, o których zresztą bardzo ciekawie opowiada Roy Baumeister, kolejny rozmówca mój z gigantów psychologii. Weźmy na przykład pojęcie samorealizacji. To jest pojęcie, które znajdziecie Państwo w Zwierciadle, w Wysokich Obcasach, w Charakterach, w Wyborczej znajdziecie też, pewnie w Rzeczpospolitej i w paru innych miejscach. Wszędzie się mówi o samorealizacji. Jeżeli się zastanowimy nad tym pojęciem samorealizacji, ono zostało oczywiście wprowadzone przez psychologów humanistycznych, to w samym pojęciu samorealizacji jest założenie, że we mnie został zdeponowany jakiś potencjał, który ja muszę odkryć i go zrealizować. Proszę zwrócić uwagę, ja zostałem powołany do realizacji jakiegoś programu, o którym nie ja decyduję, tylko, no nie wiem, no, tutaj się włącza ten wymiar mistyczny, na pewno doktrynalny, że ja dążę do... Analogia. W większości religii mamy dążenie do świętości. Prawda? I proszę zwrócić uwagę, że ono jest bardzo podobnie nierealizowalne, że to jest takie jak gdyby dążenie do asymptoty. Świętość jest pewnym stanem doskonałym, tak jak nirwana jest tym stanem doskonałym i my do niego dążymy, zbliżamy się. Ci buddyści już tacy najbardziej zaawansowani w medytacjach już są blisko, prawie niektórym udaje się tam na tę drugą stronę przejść. Tak samo święci, którzy dążą do tej świętości. I my mamy dokładnie to samo zjawisko w tej świeckiej wersji religii, jaką jest właśnie samorealizacja. Ona bardzo często się pojawia w psychoterapiach różnego rodzaju, ale to jest pojęcie z nurtu psychologii humanistycznej, zresztą wcześniej prawdopodobnie Kierkegaard już używał tego pojęcia w filozofii egzystencjalnej. Mamy inne takie pojęcia quasi-religijne. Proszę zwrócić uwagę, jest takie pojęcie ja autentyczne. Jest ja autentyczne, no i jest to ja nieautentyczne. Kto decyduje o tym, czy jest ja autentyczne, czy nieautentyczne? Oczywiście kapłan, którym najczęściej jest psychoterapeuta albo psycholog, on nam mówi, że to jest, no, to jest ja nieautentyczne, albo to jest nieprawdziwa miłość, albo to jest toksyczny związek. To są pewne oceny a priori, które kształtują nasze dążenia w rzeczywistości. My jesteśmy oceniani, my też przyjmujemy na siebie te, przyjmujemy. No, proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak ja autentyczne, nieautentyczne. Wszystko to, co robimy, jest ja autentycznym. Nasze najgorsze zachowania są autentycznie nasze. Ja wiem, że my bardzo byśmy chcieli, żeby część tego, co w życiu zrobiliśmy, nie było nam przypisywane i żeby się móc od tego odciąć. To jest marzenie każdego z nas, ale to jest nasze autentyczne ja. Bez względu na to, jak nam się bardzo to wszystko nie podoba. I tutaj wprowadzanie tego typu pojęć powoduje, że no z gruntu, który
ma być takim gruntem zrozumienia funkcjonowania poznawczego, funkcjonowania intelektu, umysłu, motywacji, naszych emocji, zdrowia psychicznego. Przechodzimy na ten grunt doktrynalny z całą pewnością i staramy się go realizować. A w psychoterapii to jeszcze nabiera takiego jeszcze głębszego, może nie głębszego, co zbliżonego do religii charakteru, no bo proszę zwrócić uwagę, w każdej niemalże religii jest ten stan, w którym my jesteśmy, jest tym stanem niepożądanym. I to, co my robimy poprzez modlitwę, poprzez rytuały, poprzez uczestniczenie we wspólnotach religijnych, my staramy się ten stan niepożądany zmienić na ten bardziej pożądany. To jest dokładnie to, co robi pacjent, który przychodzi na psychoterapię, bo chce odkryć swoje autentyczne ja, chce się samorealizować, chce się rozwijać. Samorozwój jest taką kolejną doktryną. Tutaj należałoby zapytać, kto kogo tutaj rozwija. Czy przypomnę taki rysunek Raczkowskiego, bardzo ładny był ten, że bohater tych komiksów Raczkowskiego mówi: zwyciężyłem, pokonałem samego siebie. Zwyciężyłem czy przegrałem? Czy jestem przegrany? Zaraz jeszcze pokażemy, bo zostawiłem ten obrazek i nawet nasza kochana Asia Tor, realizatorka, nam go wrzuci za chwilę, żebyśmy zostali z tą myślą. Ale powiedz jeszcze a propos tej rytualności, bo też rozgorzała dyskusja. Co ty rozumiesz, gdzie ty widzisz tą rytualność psychoterapii? No weźmy psychoterapię grupową na przykład. Ale bez ustawień, rozumiem, które, bo ustawienia przynajmniej były, tutaj mi się od razu nasunęła, tak, teoria ustawień, tak, czyli... No weźmy no, twoich ulubionych DDA na przykład, nie, i te wszystkie rytuały, tam siedmiu kroków i tak dalej, zapożyczone z innej, no, że tak pozwolę się wyrazić, sekty terapeutycznej. No to są wszystko te rytuały, których musimy dokonywać. Te rytuały związane z samorozwojem, z wykonywaniem pewnych no, czynności, które... No, samo to rozmawianie o dzieciństwie przez kilkadziesiąt sesji terapeutycznych jest swoistym rytuałem, bo badania nie pokazują, że to daje jakikolwiek efekt. Najczęściej nie. Chciałem przeczytać ci komentarz, chociaż wiem, że to trochę przerywa. Przerywa, ale myślę, że też pokazuje pewne niezrozumienie i stereotypy w myśleniu, a mianowicie jeden z naszych częstych komentatorów, Małpiak, napisał tak: psychoanalityk raczej nie mówi wprost, że jest komuś, że jest w toksycznym związku, tylko pacjent ewentualnie dochodzi do takiego wniosku. Ale człowiek przychodzi z tym stanem niepożądanym, to pacjent chyba stwierdza, że mu źle ze sobą, a nie psychoanalityk łapie ludzi z ulicy i im wmawia, że źle. Wydaje mi się, Małpiaku, i myślę, że nam się podzielisz z odpowiedzią na moje pytanie, że ty nie brałeś udziału w psychoterapii, przynajmniej długoterminowo. Ja jakiś tam czas brałem udział, więc bardziej sobie trochę wyobrażam, jak to wygląda. Tomaszu, a jak ty byś podszedł do takiego podejścia? Znaczy, jak ty możesz skomentować no, twoje doświadczenia z tym, jak wygląda terapia, bo i dlaczego uważasz, że dlaczego uważasz, że tutaj jednak rola psychoterapeuty nie jest dokładnie taka, jak pisał Małpiak, o tak bym powiedział. Bo chyba... Tak, to jest bardzo istotna sprawa, którą poruszyłeś teraz i która się ujawniła za sprawą komentarza tego Małpiaka. Mianowicie psychoterapia, na to zwracają baczną uwagę psychologowie krytyczni. To jest taki odłam psychologów w Polsce nieznany zupełnie.
Psychologowie krytyczni pokazują, że psychologia, psychoterapia często jest formą opresji albo dominacji, utrwalania władzy, wykorzystywania władzy. Ja też nie do końca zgadzam się ze wszystkimi twierdzeniami tych psychologów krytycznych, natomiast warto czytać ich spostrzeżenia, bo oni pokazują rzeczywistość w zupełnie innym świetle, niż zwykliśmy to odbierać. Otóż psychologia i psychoterapia jest formą przystosowywania jednostek do norm społecznych akceptowalnych w danym kontekście kulturowym. Ja wytłumaczę to na prostym przykładzie. Jeżeli mamy inteligencję, o którym dużo mówiliśmy, to ona się rozkłada w taką krzywą dzwonową, tak zwaną krzywą Gaussa, czyli rozkład normalny. Tu mamy najmniej inteligentnych, tu mamy geniuszy, potem mamy tych troszkę niepełnosprawnych intelektualnie, tu mamy tych ponad... I potem około 68% te pierwsze odchylenie standardowe to są, większość z nas jest. I teraz tak, w naszej kulturze geniusz, czyli ten, który jest skrajny tam w trzecim odchyleniu standardowym, na tym rozkładzie normalnym, jest człowiek w porządku. To cenimy, wielbimy i w ogóle akceptujemy, bo nasze normy kulturowe akceptują wysoką inteligencję. Tu jak jest gorzej z inteligencją, no to już próbujemy pomagać, może terapeutyzować, może dodatkowo edukować i tak dalej, i tak dalej. Ale weźmy teraz inną, zmienną naszego zachowania, jaką jest aktywność seksualna. Aktywność seksualna rozkłada się dokładnie tak jak inteligencja według krzywej Gaussa, krzywej dzwonowej, trzy odchylenia standardowe. Nadmierna aktywność seksualna to nie jest geniusz seksualny, tylko to jest seksoholik. I o tym przeczytamy w kolorowych magazynach, w internecie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli macie Państwo nadmierną aktywność seksualną, to nikt Was nie potraktuje jako geniusza, choć jesteście geniuszami w tym aspekcie, dlatego że to nie jest akceptowalne społecznie. I to znajdziecie w ICD-10 i w DSM jako zaburzenie psychiczne. W kwalifikacjach, żebyśmy wiedzieli, to są kwalifikacje chorób. Tak, to podręczniki diagnostyczne. Mało tego, z drugiej strony, jeżeli macie oziębłość seksualną, źle powiedziałem, jeżeli nie wykazujecie nadmiernej aktywności seksualnej, a nadmierna aktywność seksualna to jest poniżej 2 stosunków seksualnych w tygodniu, to wpadacie w przedziałek oziębłości seksualnej. Powinniście coś z tym zrobić, powinniście pójść do terapeuty. I teraz nawiązując do komentarza naszego słuchacza, fakt, że ktoś z nadmierną aktywnością seksualną bądź zbyt małą aktywnością seksualną trafia do terapeuty, nie jest wynikiem tego, że on się z tym źle czuje. To my, społeczeństwo, czujemy się źle z tym człowiekiem. Nie spotkacie Państwo poza dowcipami geniusza intelektualnego, który by przyszedł do terapeuty i powiedział, proszę Pana, ta głupota mnie tak przeraża, w której żyję, że proszę coś zrobić, żeby mi obniżyć inteligencję. Nie spotkacie takiego pacjenta w gabinecie terapeutycznym, dlatego że geniuszy akceptujemy kulturowo. Natomiast człowieka, który jest nadmiernie, to już w tym słowie nadmiernie, nie powinienem tak mówić, który jest bardzo aktywny seksualnie, być może w niektórych kulturach byłby traktowany jako półbóg wręcz. My traktujemy jako człowieka zaburzonego psychicznie. I cały system diagnostyczny, ten cały system klasyfikacji zaburzeń psychicznych, chorób, on jest stworzony pod dyktando naszej kultury. To bardzo jest...
No, dla mnie to jest wspaniały przykład, tyle bym powiedział. Widzimy teraz grafikę, o której wspomniałeś i bardzo bym chciał, żeby ona wszystkim wam towarzyszyła jako wspomnienie naszej rozmowy i zalążek do dyskusji, albowiem już minęło 1,5 godziny, więc cóż, musimy się pożegnać z gościem. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę i też zachęcam, na pewno zachęcam, nawet bym chciał tutaj już otrzymać deklarację. Zapraszam do odwiedzin do Katarzys, gdzie moglibyśmy porozmawiać między innymi o tym, dlaczego nawet Tomasz Raczek w innej naszej audycji stwierdził, że jego zdaniem 80% psychologów to ludzie bez niezbędnych kompetencji. Tematów jest dużo do dyskusji. Ja wam na pewno polecam premierowo książkę Giganci psychologii i wywiady doktora Tomasza Witkowskiego. Tomaszu, mam nadzieję, że zgodzisz się jeszcze mimo wszystko przyjąć i pociągnąć temat religii i psychoterapii w moim paśmie, gdzie jestem gospodarzem, Katarzys środowym za kilka tygodni. Będzie to dla mnie przyjemność. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Drodzy Państwo, zróbmy chwilkę przerwy muzycznej. Dużo było emocji, ale już z tymi kwestiami seksoholizmu i bycia półbogiem to za dużo dla mnie na moim obecnym etapie życia. Musicie to mi wybaczyć. W związku z czym chwila muzyki i wrócimy do takiego bardziej już wam znanego sposobu dyskusji z wami, widzami, widzkami, resetarianami, resetariankami, tylko z tą różnicą, że nie będzie mówić swobodnym, spokojnym głosem piękna Karolina, tylko brzydki, niespokojny i trochę pobudzony nadmiernie o tej godzinie redaktor Radosław Gruca. Do zobaczenia za chwilę.
Drodzy Państwo, Radosław Gruca dzisiaj wyjątkowo zastępuje Karolinę Rogaską w jej audycji porówno, więc żeby było trochę porówno, to wrzuciłem taki kamyczek do psychologicznego ogródka Karoliny. Karolina, jestem z Tobą myślami, mam nadzieję, że jesteś w coraz lepszym zdrowiu i wkrótce wrócisz do swoich wiernych słuchaczy. A ja zapowiedziałem, więc opowiem Wam, co myślę o psychoterapii jako dziedzinie, która w moim przekonaniu, to tylko moje przekonanie, nie poparte jeszcze żadnymi badaniami, może być dla wielu ludzi, którzy odejdą od Kościoła, jakąś formą poszukiwania alternatywy. Dlatego dzisiaj wrzuciłem Państwu ten wątek z wykładu Tomasza Witkowskiego, który znalazłem w internecie, szykując się do dzisiejszej audycji, czyli do analogii między psychoterapią a religią, ponieważ jestem głęboko przekonany, że to, co się dzieje z Kościołem, także pod wpływem publikacji moich i moich kolegów, także pod wpływem filmów braci Sekielskich, Marcina Gutowskiego, z którym rozmawialiśmy już na naszej antenie po premierze jego książki Don Stanislao. To jest coś, co się dzieje. Mówiłem wielokrotnie o efekcie tsunami w polskim kościele, które wypłucze wszystkie brudy, ale nie zastanawiałem się tak naprawdę, co będzie po tym, kiedy już te brudy będą widoczne i nie da się ich dalej chować pod jakimś wirtualnym dywanem. I wydaje mi się, że tego typu procesy, które mamy dzisiaj widoczne w naszym życiu w Polsce Anno Domini 2021, mogą spowodować, że psychoterapia zyska jeszcze na popularności, mimo że nie skonfrontowała się jako, nie chcę mówić o dziedzinie, ale polska psychoterapia nie skonfrontowała się z różnymi zarzutami, które były w stosunku do różnych psychoterapeutów kierowane. I drodzy Państwo, w ten sposób chciałem przypomnieć tym z Państwa, którzy obserwowali moje audycje, moje doświadczenia z Kościołem Scjentologicznym. Dostawałem od Was wiele próśb, żeby zrobić specjalną audycję o Kościele Scjentologicznym i myślałem sobie, że może to nie jest temat, który jest dzisiaj tak żywy, ale warto, żebym Wam opowiedział o moich doświadczeniach z tego, w jaki sposób scjentologowie próbowali podbić Polskę i w jakim okresie to się działo. Byłem w sekcie scjentologów w czasie poprzednich rządów partii rządzącej i trafiłem do tak zwanej misji. Misja to jest rodzaj takiego pojedynczego kościoła, który ma być zwierzchny, ma być ciałem zwierzchnim wobec innych filii kościoła. Taka misja miała swoją siedzibę niedaleko dawnego hotelu Dom Chłopa, to jest na Placu Powstańców Warszawy, tam gdzie też doszło do takiego najbardziej brutalnego stłumienia protestów po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, więc w centrum miasta. I tam spotkałem ludzi, którzy mieli za cel uczynić Kościół Scjentologiczny kościołem konkurencyjnym w stosunku do Kościoła katolickiego i wykorzystywali do tego rozmaite problemy, które już wtedy zaczynały być opisywane. Takim asumptem do tego, żeby przystąpić do ofensywy, była historia arcybiskupa Wielgusa. To był arcybiskup, który miał zostać metropolitą warszawskim. Tym, którzy nie żyją specjalnie sprawami kościelnymi, przypomnę, że do objęcia archidiecezji warszawskiej
Nie doszło w związku z tym, że pojawiły się informacje o współpracy Wielgusa ze służbami, ze Służbą Bezpieczeństwa w czasie PRL. W związku z tym arcybiskup Wielgus pod bardzo silną presją musiał zrezygnować i to też sugerowali mi wysłannicy sekty z innych krajów jako wątek, od którego powinienem zaczynać dyskusje z osobami, które poszukują sensu życia poza Kościołem katolickim. Podczas mojego mniej więcej dwumiesięcznego pobytu w misji, znaczy udziału w kursach, które prowadzili scjentologowie, myślałem sobie, że pomagam zwalczać grupę, która jest nastawiona tylko i wyłącznie na własne korzyści pod płaszczykiem niesienia pomocy. Dla wielu z was brzmi to jak opis tego, co dzieje się w Kościele katolickim i te analogie chciałem dzisiaj z wami omówić. Pani Anke Szuboc, bo tak się nazywała, Austriaczka, która przyjechała specjalnie do Warszawy po to, żeby po długich kursach mianować mnie na szefa misji, bo do takiego momentu doszedłem w kościele scjentologicznym, tłumaczyła mi właśnie, że nadchodzi moment, kiedy zostaną ujawnione winy różnych ludzi Kościoła i że my powinniśmy pokazywać to jako coś, od czego trzeba uciekać i powinniśmy pokazywać siebie jako źródło, które może dać pewnego rodzaju ukojenie. Ukojenie. Na czym polega, drodzy Państwo, Kościół scjentologiczny i dlaczego przypomniał mi się wtedy, kiedy szykowałem się do audycji o psychoterapii? Mianowicie Kościół scjentologiczny ma taką procedurę, która pomaga w uwolnieniu się od tak zwanych engramów. Ta procedura żywcem jest wyjęta z gabinetów psychoterapeutycznych z jednym małym szczegółem, który je różni. Ten szczegół to takie urządzenie, które trzyma osoba, z którą prowadzona jest terapia. To urządzenie ma wskazywać, które obszary, o których mówi, są dla tej osoby szczególnie traumatyczne. Powiem wam, co to są engramy, żebyście wiedzieli. Engramy to są takie wspomnienia, które gdzieś w sobie wkodowujemy w trakcie naszego życia, wspomnienia traumatyczne, które później, kiedy spotykamy się z analogicznymi sytuacjami w życiu, wywołują poczucie traumy i tak dalej. Żeby to obrazowo powiedzieć, można przypomnieć znany i opisywany fakt z życia scjentologów. Mianowicie scjentolodzy bardzo często kneblują kobiety podczas porodu, co wydaje się być barbarzyńskim i szokującym działaniem, ale ma ono właśnie na celu to, żeby dziecko, które przychodzi na świat, nie zostało obarczone engramem, jakim ma być krzyk bólu jego matki. Więc my mamy, jako terapeuci, tak zwani audytorzy, drodzy Państwo, taki terapeuta w kościele scjentologicznym nazywa się audytor. My jako audytorzy mamy za zadanie zlokalizować te engramy, czyli te wspomnienia traumatyczne i je wyczyścić w pewien sposób. Kiedy się o nich opowie swojemu audytorowi, to w pewien sposób staje się osoba oczyszczona. Oczywiście nie jest to ani takie proste, ani ucywilizowane, bo wiele jest w tym własnej inwencji tychże audytorów. Niemniej jednak to, co dla mnie było najbardziej szokujące, to to, że te, po pierwsze, audytorów nie wiązała żadna tajemnica, tak naprawdę, więc mogli oni swobodnie korzystać z tego, co usłyszeli, po to, żeby wywierać wpływ na dane osoby, które przychodziły, poszukując jakiejś pomocy w swoich problemach.
Więc to było dla mnie najbardziej pobudzające wyobraźnię co do tego, jak bardzo można skrzywdzić osoby, dysponując tak wrażliwą wiedzą o nich, wiedzą o ich najbardziej intymnych i bolesnych przeżyciach. Audytorzy, tak to się nazywało. I trochę teraz zdradzę wam bardzo moje intymne odczucie, które miałem przy pisaniu mojej książki Hipokryzja, a mianowicie spotkałem tam Hipokryzja, czyli książka o przestępstwach seksualnych w Kościele i układzie, który te przestępstwa kryje. I tam spotkałem się między innymi z relacjami osób z Kościoła, które opowiadały mi o tym, w jaki sposób poszczególni księża używali informacji, które pozyskali podczas spowiedzi. I to było dla mnie, powiem szczerze, jakimś punktem absolutnie zwrotnym w myśleniu o tym, do jakich podłości niektórzy ludzie w sutannach, udający księży, potrafią się posunąć. Bo moi bohaterowie mówili wprost o sytuacjach, w których na przykład informacje ze spowiedzi służyły do szantażu. I to jest dla mnie no, podłość, po prostu chyba jedna z największych, jakie potrafię sobie wyobrazić. W związku z czym dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że ten upadek Kościoła, z którym mamy do czynienia, może, musi nawet spowodować, że wielu ludzi będzie szukało wsparcia. Szukało wsparcia na wiele sposobów. I dlatego też chciałem się do was zwrócić, żebyście dali tym ludziom przede wszystkim czas i żebyście przypomnieli sobie też słowa, które kierowała Katarzyna Grochola do ludzi na Placu Zamkowym podczas protestu przeciwko polexitowi, a powiedziała bardzo ważne słowa. Rozmawialiśmy o nich w audycji z Pawłem Lęckim, który też komentował je na naszej antenie. Chodzi mi o te słowa, kiedy Katarzyna Grochola mówi: PiS musi odejść, ale nie wyborcy PiSu. Dlaczego to jest dla mnie takie ważne? Dlatego, drodzy państwo, że spotykamy się tutaj na naszym kanale, który powstał na bazie pewnego buntu przeciwko temu, co widzimy w mainstreamowych mediach, ale też przeciwko zjawiskom, które miały miejsce w poprzednim wcieleniu naszej grupy pomarańczowym. I dlatego to jest tak bardzo autentyczne. I zbliżamy się już do daty naszych pierwszych urodzin. Nie tylko nie zniknęliśmy, ale wzrastamy. Jesteśmy coraz bardziej kompetentni, mam nadzieję, że to też widzicie. Niedługo przestaną być historie z wizytami naszych drogich domowników czymś, do czego się przyzwyczailiście, tylko staną się wspomnieniem, bo nasze studio już zbliża się coraz bardziej do stanu używalności. Już pierwsze audycje pro forma tam się odbywają, co może widzicie, a niedługo na pewno doświadczycie tego. Ale to, co jest ważne, to to, żebyśmy nie nastawiali się na to, że będziemy sobie siedzieli wygodnie w naszej bańce. Dlatego będziemy też podejmować różne tematy, z którymi chcemy wyjść szerzej. I bardzo was proszę o to, żebyście nie reagowali alergicznie na różne komentarze, które się pojawiają, które czasami wielu z was będą się wydawać wręcz komentarzami heretyckimi, w pewien sposób malowniczo to nazwę, bo takie są koleje losu. Nie zależy nam na tym tylko, żeby mówić do przekonanych. Zależy nam na tym, żeby się konfrontować z różnymi, w naszym przekonaniu błędnymi, o czym często mówimy wprost, przekonaniami, po to, żeby ludzi wyprowadzić z błędu. Ale piętnowanie ludzi za to, że w błędzie tkwią, będzie prowadzić tylko do tego, co jest naprawdę dla partii rządzącej jak dopust Boży,
będzie prowadzić tylko do tego, że ci ludzie będą się bardziej okopywać i mościć w swoich bańkach. Po to powstał Reset Obywatelski, żebyśmy byli miejscem, gdzie po pierwsze będziemy pokazywać tą drugą stronę w jakiś sposób, który pozwala ją zrozumieć, a po drugie będziemy wam dawali zestaw różnych przykładów, historii, opinii, które pozwolą prowadzić dyskusje z osobami, z którymi wielu z was dyskusji sobie nie wyobraża. Przemyślcie bardzo proszę to, o czym powiedziałem dzisiaj. Przemyślcie o tym, czy chcemy z ramion jednej sekty wpaść w ramiona kolejnej sekty. I przemyślcie przede wszystkim to, dlaczego tu jesteście. Proszę was bardzo, żebyście napisali do mnie na mój adres r.gruca@resetobywatelski.pl i żebyście jeszcze bardziej włączyli się w tworzenie naszego kanału, który wkrótce kończy rok i będzie to koniec bardzo miły, bo osiągnęliśmy bardzo wiele, ale chcemy osiągnąć jeszcze dużo więcej. Dlatego z tym dzisiaj bardzo chciałbym was zostawić i chciałem też, żebyście pamiętali o tym, że to wszystko jest możliwe tylko dzięki temu, że jesteśmy, moi drodzy, w pełni niezależni. A jesteśmy niezależni dlatego, że mamy naszych drogich sponsorów i darczyńców. Tych wszystkich państwa, których jest masa i którzy pamiętają o tym, żeby te kilkanaście złotych co miesiąc przekazywać regularnie i dlatego też nadrabiamy to, co jest naszym obowiązkiem, czyli dziękujemy też naszemu drogiemu producentowi dzisiejszego programu, czyli pan Sławomir Jastrzębski. Bardzo chciałem serdecznie podziękować i też chciałem was zachęcić do tego rodzaju wspierania Resetu dalej. Bardzo was o to proszę. Kończymy na dzisiaj już program. Jeżeli uważacie, że temat sekty scjentologów naprawdę byłby dla was ciekawy, to do tego wrócę, dlatego że mogę ujawnić, że to nie jest tak, że scjentolodzy przestali zupełnie liczyć na to, że podbiją nasz kraj. Są miejsca, gdzie myśl scjentologiczna jest ciągle obecna i żywa. I myślę, że wrażliwość na różnego rodzaju szarlatańskie inicjatywy powinna być, przynajmniej jeśli chodzi o moją audycję, ważną jej częścią. Dlatego chciałem was już dziś naszykować na to, że w najbliższych tygodniach w Katarzys mniej będzie kościoła katolickiego, a więcej będzie różnych innych trendów, grup i organizacji, które w moim przekonaniu łączy z niektórymi hierarchami kościoła katolickiego to, że dbają tylko i wyłącznie o własny interes, udając, że niosą komuś pomoc. Ciekaw jestem, jak będziecie oceniać dzisiejszy program. Niech różne tezy, które być może nie są zgodne z tym, o czym dyskutowaliście w tym paśmie, pojawiły się dzisiaj. Traktujcie je jako zaproszenie do dyskusji, a nie jako jakiekolwiek kontestowanie tego, o czym dyskutowaliście wcześniej, ale chciałbym, żebyśmy nauczyli się żyć w ten sposób, że nie zamykamy się w naszej banieczce i nie cieszymy się, jak nam tutaj jest dobrze, tylko próbujemy dotrzeć do tych ludzi, którzy w naszym przekonaniu mogą żyć w błędzie. I mam nadzieję, że z każdym kolejnym tygodniem Reset Obywatelski w naszych audycjach będzie was w taką wiedzę zbroił. Drodzy Państwo, 22.56, czwartek,
Karolina Rogawska, mam nadzieję, dochodzi do pełni zdrowia. Bardzo Wam dziękuję za liczną obecność. Proszę Was o to, żebyście pamiętali o lajkowaniu i też bardzo Was jeszcze proszę o jedną techniczną rzecz, bo dyskusja bardzo mnie cieszy i było dużo bardzo ciekawych opinii, szczególnie dziękuję Mateuszowi Nodze, bo bardzo pobudził ten nasz dyskurs i chciałem zwrócić też Wam uwagę, że jeżeli będziecie oglądać nasze programy za pośrednictwem Facebooka, to bardzo łatwo nam potem jest odpowiadać na Wasze pytania, więc jeżeli chcecie bardzo uzyskać jakąś odpowiedź, to największe prawdopodobieństwo, że wprost się odniesiemy do tego po programie, który oglądacie z odtworzeń, najlepiej skomentować jest na Facebooku, bo wtedy łatwo nam bezpośrednio do Was się zwrócić czy też odpisać. Jak wiecie, czaty na żywo są czatami na żywo. Więc to jest taka rzecz, którą technicznie chciałem Wam zaproponować. Drodzy Państwo, dziękuję za dziś. Proszę, żebyście jeszcze wszyscy, jak mnie oglądacie, złożyli frontalne, gremialne, grupowe życzenia 100 lat zdrowia i pomyślności wszelkiej mojej drogiej koleżance Karolinie, której jestem wielkim fanem. I to by było na dziś na tyle, ponieważ już jutro widzimy się w audycji Katarzys, środa od 19 do 21. Wszystko to, z czym kojarzycie Katarzys, będzie Wam, drodzy Państwo, resetarianki i resetarianie, dane. Jutro rozmawiamy trochę o polityce, a trochę też o innych rzeczach, ale na pewno wrócimy do tematu III wojny światowej, którą ma wywołać Unia Europejska, której szczęśliwie jesteśmy jeszcze członkiem, a także rekonstrukcjami rządu, które odbywają się w myśl zasady, że wszystko musi się zmienić, żeby wszystko zostało po staremu. Dziękuję Wam bardzo. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Nie zapomnijcie wspierać Resetu Obywatelskiego. Jesteśmy tutaj dzięki Wam i jesteśmy tutaj dla Was i dla wszystkich, których możemy wyprowadzić z błędu. Dobranoc. Reset Obywatelski.